jeszcze raz wszystkim. Cieszę się, że tak dużo osób jest zainteresowanych tym spektaklem. Jest trochę inny niż tamten, w innej konwencji, zresztą sami Państwo zobaczycie. Pomysły, moim zdaniem, nasze młodociane aktorki mają niesamowite. Zresztą sami zobaczycie, że są rewelacyjne. Zapraszam do dobrej zabawy. Thank you.
Nazwisko wynalazcy zawiera.
prześliwe. Pierwsza H, przedostatnia O. Hajmor jest! Dobrze, ale na to to się trzeba znać. Tak jak? A co ma powiedzieć taki humanista? Daleki w swoich zainteresowaniach od zawodu? Dobra, to może to. Mieszkaniec górna 5 liter pierwsza G. Góral. Nie no, ale to drugi jest o skresu. No to nie pasuje.
Opowiem panu, co mi się przydarzyło, kiedy dzisiaj rano wyjrzałam się. Ja miałam lepszy wypadek. Wyjeżdżam z garażu, skręcam w bok i co? Tam, że ja z jakimś gościem. U niego. U niego, co go poznałam. A tu nagle tak jak się. Ale to jest dobre, gdyby nie było niespodzianek, nie byłoby. Otworzyłam okno, padały lekkie. Skręcam deszcze. W bok i co widzę? Jakiś gość, zupełnie goły, leży mi na masce. Masce? Czemu? Na masce! Na mojej masce! Nie wyjeżdżałam w masce? Chodzi o maskę auta! O, proszę zobaczyć. Zamaskować można! Ale w końcu i tak wszystko się wykryje. Policja dęczy, zanim coś jeszcze czuć. Od tego są, tylko że są zanadto widoczni. Dlatego powinni chodzić w maskach. Ha! Wszyscy powinni chodzić w maskach. Ale wówczas wzrosłyby przestępstwa. Ale wzrostowi przestępczości towarzyszy nieodmiennie, jak stwierdził Samuel Hosenduft z Uniwersytetu w Yale, wzrost dobrobytu danego państwa. Więc ten goły krzyczy... Goły! Że... Chciała pani powiedzieć biedny. Dawniej mówiono na biednego goły. Albo golec. Jak mawiał poeta, golec ma zwykle brzydki stolec. Lecz za ideę może polec. Na stryczku wzrasta jemu bolec. Zgłaczający pełen jest stolec. Dopiero tylko poznałam, ale to szybko poszło. Nagle otwierają się drzwi. Wchodzi jakiś gość i mówi: później pani skończy, niech mi pani odpowie na jedyne. Przepraszam, ale pani leżała wtedy na nim, czy on na pani? Jakie to ma znaczenie? Oj, wiele zależy od położenia, w jakim człowiek się znajduje. Na przykład ten goł na mojej masce. Otworzyłam okno, żeby wpuścić świeże powietrze. Nie, pani, to taka wzajemna wymiana, jak to mówią. Świat pani świeże. Pani światu nieświeże powietrze. W tym aspekcie zanieczyszczenie środowiska można rozumieć dwojako. Otwieram okno i wpuszczam smród cywilizacji. Tak, tak. Jeszcze trochę, a będziemy mieć wszyscy oddech świeży spach. Kuchni, powiem do męża. Wiem, gdzie byłeś. Byłeś w kościele. W pustym kościele. W pustym, bez ludzi. Otworzyłam okno, żeby wpuścić inne powietrze. I nagle poczułam, że ktoś za mną stoi. A kto? Odwróciłam się, już go nie było. Zdawało się pani. To mi wygląda na postępującą chorobę psychiczną. Zaczyna się od przywidzeń, a potem wiadomo... Pani ma mnie za wariatkę! Myśli pani, że opowiadała to wszystko, gdyby ja się powiem! Znałam takiego jednego. Nic nie robił, do wojska go nie wzięli, handlował, a potem awansował. On awansował czy choroba? Trudno, lepiej, kiedyś za całą pensję zagubił skarpetek męskich. Ale tak mówiła pani, że on nie pracował, to za jaką pensję? No jasne, że nie za własną. Za pensję brata bliźniaka. Powiedzą panie, on nie do końca był taki głupi. Spikerem telewizyjnym może zostać każdy, pod warunkiem, że nie był karany, że kończył 35 lat i że ma obywatelstwo odpowiedniego kraju. Że umie mówić, to pierwszy etap. Drugi etap, że umie czytać. Wymagane jest czytanie tekstów trudnych, a więc Husserla, Ingardena, Hutamerta. Poza tym tekstów absurdalnych. Oto przykład. Lojalna Lola, Juja, Jola tego Jula. A na to również lojalna Jola, Luja, Luja tego Juja. A obok tego też lojalna Joja, Jula, Lola tego Juja. A więc trzeba to złapać, że może być lojalna Joja, lojalna Lola, tudzież lojalna Dola. I że może tego swojego Juja, czy Jula, a więc Luja, Julać, Jujać, coś tulać. I że tu Juj, Jul, czy Luj może być natury swej Jojaty, Julaty, tudzież Lolaty. W zależności od potrzeb pomysłowego konstruktora języka. Fakt, że czołowi redaktorzy nie radzą sobie ze zwykłymi zdaniami czytanymi z kartek, nie powinien przesłaniać faktu, że osoba, która chce unudzić widzów czytanie, powinna to robić po mistrzowsku. A więc lojalna Lola, Luja,
Limham. My międlimy. Primham. Ty międlisz? Pan międli. Primhasz. Ona międli. Primhoja! Primhoja. Łatwe, proste, przejrzyste. Aglomeracje. Jest to język bardzo atrakcyjny. Po bujajsku mówi tylko 3500 osób. 100 jeszcze nie mówi, bo to niemowlęta. 120 już nie mówi, bo zapomniało języka. Miały języka w gęsie. Eksperci językowi nie mówią tym językiem, bo wolą akadalajski, który ma prostszą nieco składnię. Naukowcy idą dziś na łatwiznę. Łatwiejsza składnia? Najłatwiej jest nic nie mówić. Po prostu nie mówić. No, chociaż jeśli jest się kobietą. Jedźmy dalej. Po bujajsku mama jest mama. Proste. Mama jest mama. Wołacz mama. Czyli? Mamełę! Mamełę. Drugi przypadek. Mamy? Mamy! Mamy, mamy! Mamy, mamy! Ja wiem. Primham, ja, jestem, ja. Moment, moment, primham, han, hany na moment. I han, mamy, primham. Ubrać te rzeczy, no co z nimi?
To jest nisko, widzisz?